16 października wydarzyła się tragedia. Mianowicie została skasowana największa perła tego świata. Jak do tego doszło? Zapytacie. Junior, dlaczego ty rozbiłeś takie auto? Jechałeś pewnie maksa. Tak i nie. Już wam mówię, o co tutaj chodzi. Siemam, Dero, z tej strony Junior w kiblu. Słuchajcie, nagrywam sobie film od dłuższego czasu. Z góry naprawdę przepraszam, ale od ostatniego filmu, nie wiem, minął chyba tydzień i nie wiem, szczerze nie pamiętam, ile tam od ostatniego filmu, ale skasowałem tego Peugeota i to... Obczajcie, wróciłem sobie z nocki, dobra, dojechałem, położyłem się spać, pospałem gdzieś tam do południa, wstałem, fajny dzień, mówię, jeszcze słoneczko świeci, to był 16 października, listopada, no i co się stało? No to się stało, że Junior wstał, zjadł, wykąpał się i mówi, że gdzieś pojedzie, zawiezie swoją dziewczynę, dzieci zabierze. Tylko wcześniej mówię, umyję sobie auto, wyszoruję, umyłem ten piękny, szklany dach w tym Peugeocie. Wyjechałem z drogi, przejechałem może kilometr, nie no, 2 kilometry gdzieś. I przed zakrętem, tak jak widać na tych zdjęciach, to jest długa prosta w ogóle, taka długa, długa prosta była i tam zakręt był. No ale to jeszcze do zakrętu brakowało, brakowało. No i taki lekki łuczek był, o, taki na tym lekkim łuku zaczęło mnie rzucać. Na tym błocie, co widać na zdjęciach. Zarzuciło mi boki, wpadłem naprawdę w szok, bo nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego. Myślałem, że mi może opona strzeliła czy coś, ale to bym słyszał. Wywaliło mi auto na środek i z racji tego, że prędkość tam była 70 km na godzinę, to uwierzcie mi, że przy takim czymś przed, no zakręt jeszcze daleko był, ale wiecie, to jest panika taka, że nie wiecie, co się stanie zaraz. No i próbowałem, wywaliło mnie na środek, próbowałem odbić kierownicą w drugą stronę, żeby w razie czego jak ktoś wyjedzie, to no nie zdarzyć się. No i wpadł drugi w bok, w poślizg. I po prostu auto zaczęło tańczyć i kierownica przestała działać już. A ja nie wiem, co ja już zrobiłem wtedy. Nie wiem, hamulca chyba nie naciskałem. Wiem, że nogę z gazu zdjąłem, może niepotrzebnie wtedy, jak wpadłem w poślizg, ale to po prostu, wiecie, to jest takie odruchy, no. No i co? Wpadłem do rowu. To po prostu tak... na czołówę z rowem po prostu wpadłem i zacząłem dachować tym autem. Ogólnie to mi się nic nie stało, bo tak szczerze to mam taką bliznę gdzieś tam. Nie wiem, czy to widać na tej ręce. I tu chyba drugą bliznę, tylko tyle, ja sobie tylko tak dłonie pokaleczyłem. Miałem trochę gorzej pokaleczone, ale naprawdę nie za bardzo. W palcu mi jeszcze szkło do tej pory siedziało, nawet nie wiedziałem. Kuję mnie i kuję, aż wydłubałem też szkła kawałek. No ale to mniejsza z tym. No i tak to mi się nic nie stało. Ja w ogóle wysiadłem z tego auta i chciałem jechać dalej. No ale... Wsiadłem z powrotem do tego auta i się obróciłem na dach. I patrzę, że on jest cały zbity. Dotarło do mnie, że ja wydachowałem autem. Po prostu szok był. I byłem zły na siebie, strasznie zły. No bo naprawdę, skasowałem auto, przyjechała policja. Policjant to jeszcze nie dowierzał, że ja żyję.
po takim czymś, bo auto wyglądało tragicznie. No ale mówię mu, jeszcze z policjantem się kłóciłem, bo on do mnie mówił, o jakbyś jechał 70, to by ci się nic, to by się takiego czegoś nie wydarzyło. Ja mówię, a jakbym jechał 150, to by mnie tutaj prawdopodobnie nie było. No bo taka racja, no nic mi się nie stało, na te obrażenia nawet nic mi nie bolało, ja tylko szkło gdzieś odprysło, wiecie, od dachu albo od, bo ja pamiętam, że jak dachowałem, to chwilę leciałem, na asfalt mnie wyrzuciło na tym dachu i leciałem przednią szybą po asfalcie leciałem i chyba nie wiem, czy ręce uniosłem i wiecie, o szybę, nie wiem jak, pokaleczyłem se ręce. Poduszki oczywiście powystrzelały, auto już do kasacji poszło. No i co, szkoda tego auta, bo mi się bardzo fajnie jeździło. Sorry za dzieci, ale tam się drą, jeśli słychać. Ale masakra. No i co? Auto rozbite, jest kolejne. Zaraz zobaczycie drugi odcinek z nowym autem. Tylko co? Oczywiście się zdenerwowałem. Ludzie mi mówią, żebym się domagał odszkodowania za tą drogę, bo ta droga tak naprawdę to wyglądała jak droga polna, a nie droga asfaltowa. I ludzie, którzy to zrobili, to świadomie zrobili, bo oni wiedzieli, przyjeżdżą tam cały czas i wiedzą, jak wygląda ta ulica. No dobra. Tylko że ja tam nie widziałem, że aż tak jest błoto, bo szczerze, ja jeździłem rzadko. No, w sensie do dziewczyny często jeżdżę, ale po prostu z roboty jechałem inną trasą, a tu byłem u rodziców i od rodziców jechałem po prostu inną trasą. I ja nie widziałem, że aż tam jest tak. To było świeże, tak naprawdę. Bo tam mokre to błoto jeszcze było. No i mnie zarzuciło, no. A dobra, no zadzwoniłem do dzielnicowego. Okazało się, że dzielnicowy jest na urlopie, odesłał mnie do zarządu dróg. Dobra, zadzwoniłem do zarządu dróg i zarząd dróg mi mówi, że policja, nie policja, pomoc drogowa jest od tego, żeby pilnować te drogi. To ja mówię, no dobrze, skoro oni są od tego, to dlaczego ta droga wygląda jak wygląda? No dobra, babka coś tam mówi, że. Ba, mówi, że ona tam przyjmie to zgłoszenie. A, i mówi, żebym wysłał im zgłoszenie, papiery, wysłała mi wszystkie tam formularze, powypełniałem. I że chce się domagać odszkodowania od tej, na kogo jest ta droga ubezpieczona. No dobra. No, powiem wam, że sam proces szybko trwał, bo bodajże po 2 dniach ubezpieczalnia zaraz dzwoniła do mnie, że przyjedzie rzeczoznawca, który przyjechał tam po tygodniu, bo się z nim umówiłem. Nie wycenił, tylko wpisał mi za samochód szkodę całkowitą, to się też cieszyłem, bo mówię, no dobra, jak on mi wystawił całkowitą szkodę, to powinni oddać średnią wartość rynkową auta. No tak teoretycznie. No, ale ta ubezpieczalnia, jak sobie poczytałem opinię, bo ja tak sobie w trakcie, wiecie, nie wiedziałem, czy dostanę, czy nie dostanę. Mówię, spróbuję, może coś odzyskam, bo straciłem auto, które tam było ileś warte, dostałem jeszcze mandat i tak naprawdę spłukałem się z ostatnich pieniędzy, żeby kupić drugie auto i naprawdę jest krucho. No, wracając do tego tematu, to no co, no poczytałem te opinie i tam wszystkie negatywne, że ludzie walczą od lat o pieniądze, że są niewypłacalni, nie ubezpieczać się w tej ubezpieczalni i tak dalej, i tak dalej. No i szczerze tak się zraziłem i już wiedziałem, że mogą być problemy. No i jakże. Minął miesiąc, jeszcze musiałem do nich dzwonić, że mieli na to miesiąc, żeby mi decyzję wysłać. Dopiero gościu gdzieś tam z domu mi decyzję wysłał i to jeszcze byle jak to tak w jakiejś wiadomości w spam to trafiło, w ogóle masakra. Odczytałem to, decyzja
następujące. Widzieliście drogę na zdjęciach, a oni mi napisali, tylko ja mówię wam własnymi słowami, bo teraz nie chce mi się tego szukać. Było mianowicie napisane, że tak, że należałoby się coś, jeśli droga by była faktycznie w takim stanie i ubezpieczyciel jest tam zobowiązany do wypłacenia tam odszkodowania, ale oni napisali, że droga była czysta. No tak, tylko że wiecie co, jak po tym wypadku tam ludzie, no to się moment, plotki się rozchodzą zaraz. Zaraz na drugi dzień, czy dwa dni później, pomoc drogowa czyściła wszystkie wokół ulice, jeździli koparkami, nawet rolnicy już czyścili, bo oni wiedzieli, że ja już gdzieś to zgłosiłem i po prostu się bali, że wiecie, ale nie mógł. Jak tak, to ci rolnik powie, że on nie ma czasu, żeby tego sprzątać, bo ma dużo pracy. A jakbyś poszedł na policję i mu powiedział, że zgłosiłeś to na policji, to pierwszy by leciał z łopatą i czyścił to, żeby to nie było tylko na niego. No bo taka prawda. Słuchajcie, ja naprawdę nie mam nic do tych rolników. Wiem, że oni mają obowiązki. Muszą zrobić to, co mają na polu. Mają zwierzęta, oprzęty i tak dalej. Nie mają faktycznie czasu, ale to zawsze można komuś zlecić albo dać komuś zarobić nawet. No i żeby drogi tak nie wyglądały, bo widzicie, co się może stać. Ja naprawdę nie widziałem, że na błocie coś tak gorzej niż na lodzie. Już na lodzie miałem sytuację i opanowałem samochód. W ogóle jeździłem za granicą tyloma autami i mi się nic nie stało. Nigdy busem nawet jeździłem, ludzi rozwoziłem i nigdy nie miałem czegoś takiego, że nie wiem, na błocie. No i teraz uważam już tak na błocie, że dajcie spokój. Tylko problem jest w tym, że ta ubezpieczalnia powiedziała, że jest droga czysta i oni nie wypłacą żadnych pieniędzy. Tylko powiedzcie mi teraz tak, bo mam ogólnie, mam zdjęcia, mam dowody na to, że ta droga, świadków mam tego wypadku, każdy może mi podczytać, tam było tyle ludzi, że każdy może powiedzieć, tam nawet były ślady, skąd, kto, nawet mam ludzi, którzy by wskazali, kto to zabrudził, tą drogę i tak dalej. I powiedzcie mi, czy to jest warto, nie wiem, może wy się znacie bardziej, czy to jest warto się sądzić o coś takiego. Bo naprawdę bardzo mi szkoda, szkoda mi tego auta. No, słuchajcie, święta są, to znaczy były święta już, nowy rok jest, wydatki były i spłukałem się naprawdę. Wiecie, ja nie jestem taki jak większość, że jedzie sobie za granicę, zarabia sobie, załóżmy tam 20 tysięcy, przyjeżdża, kupuje sobie za 20 równy tysięcy samochód i on nie ma nawet na benzynę, żeby zatankować ten samochód. Nie, ja sobie chciałem coś tańszego kupić, żeby mieć na życie, jakoś funkcjonować normalnie. No miałem oszczędności, też musiałem się trochę zapożyczyć, bo wydatków było multum, się nazbierało na jeden wydatek. Jeszcze musiałem drugie auto ubezpieczyć, które ubezpieczenie na mnie wyniosło, nie pytajcie, bo pokłóciłem się trochę z tatą i musiałem na siebie wziąć auto i ja nigdy nie miałem żadnego co na siebie, to zapłaciłem chyba, to już naprawdę najtańsze znalazłem, 1200 w dwóch ratach, to też wydatek był. No i bo się kończyło u tego auta, co kupiłem, OC. No i tragedia, no. Słuchajcie, powiedzcie, czy mogę coś domagać, czy warto walczyć, czy nie. Ja ogólnie się nie poddam. Jeśli pójdę do jakiegoś radcy prawnego, jeśli mi powie, że mogę coś wywalczyć, to będę walczył do samego końca. Nie popuszczę, bo znam rolników, znam nawet takiego rolnika, który moim rodzicom zabrudził drogę obornikiem. Po prostu rozwoził obornik na pole, miał z jednej i z drugiej strony pole, rozrzucił obornik na całej drodze i tata do niego grzecznie mówi, żeby posprzątał po sobie. Jak zrobił syf, to niech posprząta. A on się zaczął śmiać i pojechał. To co, nerwy by was nie wzięły? Bo
Ja jestem nerwowy i cierpliwy. Cierpliwy, ale do czasu. A jak już wybuchnę, to naprawdę też potrafię powiedzieć parę słów. No i co, mordeczki? Idzie nowy rok. Ja wam życzę naprawdę szczęśliwego nowego roku. Oby wam się jak najlepiej powodziło. Słuchajcie, nowy rok idzie, nowe plany będą. Też chcę ruszyć. Wiecie, ja mam ten problem, że mam dwójkę dzieci, nie mogę się ruszać zbytnio, nie mam czasu, teraz mam nową pracę i tak trochę ten, ale znajdę ten czas. Uwierzcie mi, że się w końcu zmobilizuję. Weźcie, zostawcie jakąś łapkę i subę na zachętę, żebym ja się rozwinął. I co? I spróbujemy coś tam ruszyć, bo ja chcę trochę być mobilnie, ruszyć się, a nie, że siedzę w miejscu i gadam do tej kamery. Jeszcze teraz większość napisze, że jestem nieźle porobiony, bo szczękę mi wykrzywiały na lewo i prawo. No nie, nie jestem porobiony, tylko tak mam od urodzenia, oczami latam, bo nie lubię się patrzeć w jeden punkt i nie umiem po prostu gadać do jednego punktu. A jeśli wam to przeszkadza, to piszcie też. To może jakoś spróbuję się do tego przekonać. Także to by było na tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Elo.